Znaczy ja, słuchajcie, jakby nie wierzę w to, żeby oni haksowali w tym finale, no nie wierzę w to. Ja uważam, że to są wciąż skillowi zawodnicy ci, którzy grali i wygrali z Nine, no. Więc uważam, że na pewno to są zawodnicy, którzy się wyrobili, którzy się nauczyli grać. Jakby wielu generalnie prosów, słuchajcie, ze sceny profesjonalnej, światowej Counter-Strike'a, nie mówię nawet tylko o polskiej, na pewnym szczeblu swojej na pewnym etapie swojej kariery haksowało, nie? Byli wtedy młodzi, głupi, haksowali i też na tych haksach się nauczyli grać w CS-a trochę, nie? Bo też jak się haksowało, czy coś, to też się uczyło pewnych zachowań, uczyło się timingów przy okazji w ogóle, nie? Więc jeżeli ktoś miał talent, tak, i haksował, jakby w końcu uznał, że to głupota i w ogóle, no ale część zawodników generalnie, słuchajcie, korzystała ze wspomagaczy, nie? Czy to w CS 1.6, czy w Source'ie, później już w CSGO może niekoniecznie, a może niektórzy w CSGO. Więc słuchajcie, jest taka szansa, ja nie wiem, nie znam tematu, jest taka szansa, że kiedyś to robiły, nie sądzę, że byli to teraz, tak? Pytanie, czy to, że faktycznie haksowali kiedyś, wyjdzie, to po pierwsze. Pytanie, czy to, że ustawiali kiedyś mecze, wyjdzie, jeżeli ustawiali mecze, prawda? Bo to też jest bardzo poważna sprawa, nie? Jeżeli, słuchajcie, korzystali ze wspomagaczy, no to i jakoś to im udowodnią, no to wtedy Valve być może zareaguje. Jeżeli udowodni się im, że ustawili mecze, to też zapewne Valve gdzieś tam będzie w stanie zainterweniować, tym bardziej, że nawet o zawodnikach przecież Palomy, prawda, już mówili zawodnicy ze światowej sceny, którzy byli na majorach i tak dalej, no, bo gdzieś tam się wypowiadał JL o tym, wypowiadał się wcześniej, przecież była drama w meczu Monte kiedyś, nie? Słuchaj, no kwestia jest taka, że to było ostatnie empy w ogóle w historii, nie będzie więcej empów. ESL Polski zdaje się, że nie ma budżetu na to, żeby organizować takie finały LAN-owe, prawda? Nawet wczoraj gdzieś tam się wypowiadał się przecież menadżer Nine, że nawet wychodzili z jakąś inicjatywą, prawda? Powiem wam tak, gdyby była taka okazja, prawda, że ESL mówi: witamy społeczność Counter-Strike'a w Polsce. Niestety nie mamy budżetu, żeby zorganizować LAN-owy finał tego pojedynku, a zawodnicy bardzo by chcieli zagrać o slot na AM na LAN-ie. Robimy zrzutkę, prawda? I w ogóle, słuchajcie, sam bym przelał hajs, zapłaciłbym za cały w ogóle przejazd, hotel i w ogóle ekipie Palomy, żeby mogli zagrać na LAN-ie o takiego slota na AM-ie, żeby to było sprawiedliwe. Gdyby tylko była taka inicjatywa, to z chęcią bym zapłacił im za cały przejazd, pobyt i w ogóle, żeby taki turniej był rozgrywany, słuchajcie, LAN-owo, bo kocham chłopaków z Nine, wiem, jak im zależało na tym slocie na AM, prawda? I w ogóle, a to, że po raz kolejny taki slot, słuchajcie, który jest tak ważny dla Polski generalnie, prawda, że jest rozgrywane online'owo, no to uważam, że to jest smutna bardzo historia, nie? Jeżeli Nine proponowało nawet sponsoring LAN-a i to się nie udało, no to jest to smutne. No można by to zorganizować w Kinguin, przecież w eSport Performance Center, przecież, prawda? I co jest ciekawego, bo tu muszę pokazać dwa powy. On się chowa i teraz najważniejszą osobą jest killer w tym momencie. Gość z okna, czekaj, teraz patrz. Gość z okna będzie sprawdzał mida. Nie widział nic na midzie. Gość z Donata. Patrz, jaki killer ma timing. To jest najważniejsze. Schodzisz, gość właśnie sprawdza z okna. Schodzi smoke. I killer się przycisnął tam, nie? Czyli całe jest info, że jest clear. I najlepsze jest to, że w tej sytuacji, jak rozmawiałem z wieloma graczami, nie? Raczej ktoś by zrotował, albo zacząłby skakać w oknie, niż stać w oknie całą rundę i czekać po prostu na typa w oknie, no. Ja po prostu miałem, tylko o to mi wyłącznie chodziło, no, nie? Że... Jest dziwne, rozumiem cię, kurwa. No to jest dziwna runda. To jest jedna runda. Ja mam konkretne pytania. No to zaraz. Skąd jest ten game sense u ciebie? Jak myślisz, czemu Hades nie ma tego game sensa? Czemu Pillar nie ma jakiego game sensa? Czego ty mógłbyś ich nauczyć? Czyli mówisz, że cheatuje. Nie, chodzi mi o game sense, wiesz, o czucie tej gry, o przewidywanie, o płynność, o poruszanie się, o to wszystko. No bo przegrali z wami dzisiaj konkretnie. Okej. Okay. No jakieś powody muszą być, jakby co, w czym ty, jakby, jaką byś dał radę chłopakom z Nine, żeby grali na tyle dobrze, żeby mogli kiedyś może się z wami zagrać jakiś rewanż, nie wiem. Chodzi mi o to. Jestem po prostu ciekawa, jak ty widzisz swoją osobę jako gracza w kontraście z innymi graczami, w tym przypadku Nine, bo to jakby mówimy o dzisiejszym meczu. Znaczy ogólnie nie wiem, czy mało osób wie, ale kiedyś z Kellerem nawet grałem w drużynie, na której nawiązywał Dawid Sławin, czyli w Superius, to grał ze mną Killer. Jeszcze tylko chętnie powiem, że przed samym finałem nie mamy nic przeciwko zaprosić admina na nasz serwer TeamSpeak, żeby sobie słuchał, jak się komunikujemy.
Jak będzie ktoś chciał, to mogę nawet go do domu zaprosić tutaj. Może za mną siedzieć, patrzeć, jak gramy, jak Ja poluje też? wszystko. Dobra, ja Tak, też żartuję. chętnie. Możemy nagrywać tym streama, więc No, zapraszam wszystkich to bardzo jest serdecznie. mocny statement, bo faktycznie gdzieś pojawiają się takie trole na czacie, które gdzieś coś wam zarzucają. O te Palomy, ale o tym wczoraj mówił SNX, że jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście może przyjechać do jego pokoju, zobaczyć, jak on rozgrywa to spotkanie i ja faktycznie komentuję i sprawdzam, czy wszystko jest czysto rozgrywane za plecami SNX-a. Mogę to potwierdzić tutaj. Wszystko, moi drodzy, jest fair play. Ja chcę się tylko zapytać o ten screen, który wysłałem na Paloma Gate, czy on jest prawdziwy, bo to akurat się ciebie tyczy, Olim, bo no, powiedziałeś, że nie pamiętasz, czy 5 lat temu cheatowałeś, no to ja się ciebie zapytam, czy pamiętasz, co pisałeś półtorej roku temu, bo jeżeli tak, to będziesz w stanie się wypowiedzieć na temat tego, czy ten screen jest prawdziwy, jeżeli nie, no to nie będziesz w stanie się powiedzieć. No już teraz się opowiadają na temat tego screena i dużo rzeczy na tym spiku pada i to jest jedyny argument, znaczy, który ja nawet wiem, do jakiego meczu to było. Ja wiem nawet, do jakiego meczu to było i to był mecz na Esea versus Viperio. Okej, okay. I ten mecz był sprzedany? No, z tego co mi wiadomo, to tak. Tak samo jak ten, co wysłałem. Tam mieliście przegrać do 8 maksymalnie na AGO. No, no to w takim przypadku, czekaj, jeszcze jedną rzecz. Gdzie grał? Teraz właśnie znajomi wysłałem, że Torsi też wyślę. Masz. Ale ja odpowiadam jeszcze na tamto, bo nie skończyliśmy i po prostu wkleiłeś i się wpierdalasz w środek rozmowy. A to, że ten mecz, to po prostu go udowodni, bo ja nie uważam, że ten mecz był ustawiony, po prostu ten mecz był na lanie i ten mecz dobrze pamiętam. No, to był mecz na lanie, dokładnie tak. I przegraliśmy wtedy na AGO na lanie i byliśmy teamem Forsaken, co drugi raz pojechał, czy pierwszy raz pojechał na lana Odesla i grało na AGO.